Okej, okay, i u mnie się też nagrywa, źródła są właściwe. Okej. Okay. No to. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wielka. Dobra, to lepiej wychodzi. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Witają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Tego podcastu możecie posłuchać na stronach pawełtkaczyk.com i maławielkafirma.pl. A w sumie na pawełtkaczyk.com nie wrzucałem tak dawno, że będę musiał to kiedyś uzupełnić, bo po prostu zaniedbałem bardzo. Jest taka strona internetowa Wayback Machine, to się nazywa archive.net czy coś takiego, gdzie można zobaczyć archiwalne wersje, jak strony internetowe wyglądały kilka miesięcy czy lat temu, więc strona pawełtkaczyk.com, jeżeli chodzi o podcast, to jest takie archiwum, taka podróż w czasie, taka wirtualna maszyna, która przenosi nas, myślę, jakiś rok chyba do tyłu. No już nie przesadzajmy, jest na iTunes, jest na Stitcherze, także... Nie musi wszędzie być ten sam moment, prawda? Dokładnie, content może się różnić i w zależności od tego, czy ktoś szuka nowych rzeczy, czy starych, może wchodzić do ciebie albo do mnie. Tak jest. Okej, okay, ale do rzeczy. Nie mamy dzisiaj książek, będziemy udawali, że o nich zapomnieliśmy. Tak, bo jakby nie zdążyliśmy przeczytać tej książki w tym tygodniu. Więc nie będziemy ściemniać, że czytaliśmy. Wystarczająco często to robimy. Więc chociaż raz będziemy szczerzy, nie było żadnych książek, nie było czasu nic przeczytać, byliśmy w rozjazdach i różnych takich. Natomiast mamy maila. A maile czytamy czasem. Tak, maile czytamy i tego maila przeczytamy prawie od początku do końca z małymi wypikaniami, o które autor nas prosił. Dobra. Przypuszczam, że dość standardowo zacznę swoją wiadomość. Mianowicie od około 2 lat jestem wiernym słuchaczem waszego podcastu. Wszystkie odcinki odsłuchane i uważam, że robicie super robotę. Gratuluję. Czyli dawka wazeliny jest, możemy rozmawiać. Tak. Piszę do panów w sprawie dylematu, jaki mam w swojej firmie. Będę wdzięczny za pochylenie się nad sprawą w podcaście lub przekierowując mnie do agencji reklamowej. No ale nie będziemy cię przekierować do agencji reklamowej, tylko się pochylamy w podcaście. Od 7 lat zajmuję się organizacją szkoleń dla fizjoterapeutów. Obecnie działam pod marką PI. Prosiłeś, żebyśmy nie mówili, więc nie mówimy. Tak. Jest to marka dość dobrze rozpoznawana w grupie zawodowej fizjoterapeutów. Chciałbym ze szkoleniami wejść również w rynek fitness, szkoleń fitness. Tu pojawia się problem mojej marki. Pomijając fakt, że nazwa mi się strasznie nie podoba, a logo nadaje się tylko do śmietnika. To sam napisałeś, tak? To nie my, absolutnie. Marka z nazwy pasuje jedynie do rynku szkoleń rehabilitacyjnych i nijak z tym do fitnessu się nie przebije. Wpadłem więc na pomysł zmiany nazwy na inną. Pytanie, jak to zrobić i czy to w ogóle ma sens? Pogadajmy o tym. Czy chcesz jeszcze jakby doczytać? Doczytajmy, tak. Dalej Piotr, bo myślę, że możemy imię zdradzić. Okay. Piotr pyta, co chce, właściwie mówi nam, pisze nam o tym, co chce osiągnąć zmieniając nazwę. Wejść w nowy segment klientów, jednocześnie będąc dalej rozpoznawalnym w obecnej grupie docelowej. Jakie mam obawy? Utrata wypracowanej pozycji w dotychczasowej grupie odbiorców. Duże grono fizjoterapeutów to ludzie działający też na rynku fitness, dlatego chciałbym podeprzeć się obecną marką, wchodząc w nowy segment odbiorców. Według mnie dzięki temu nie będę startował od zera. Będę wdzięczny za pomoc, napisał Piotr. No i spróbujemy pomóc. To jest problem troszeczkę pod koniec z gatunku mieć ciastko i zjeść ciastko. To znaczy, że chciałbym mieć nową markę, bo stara się nie nadaje, ale stara jest rozpoznawana, przynajmniej wśród pewnej grupy, więc jednak tę starą zostawić. I wydaje mi się, że to jest dość częsty dylemat, dlatego że jeżeli próbujemy poszerzać swoją działalność, to bardzo często jest tak, że gdzieś w pewien sposób wykorzystujemy dotychczasowe doświadczenia. I jeżeli by to były zupełnie inne szkolenia, nie wiem, szkolenia dla piekarzy powiedzmy, to z całą pewnością Piotr nie miałby takiego dylematu. Ten dylemat w tym przypadku wynika z faktu, że częściowo te grupy docelowe na siebie nachodzą. Z jednej strony ma fizjoterapeutów, którzy zajmują się z reguły rehabilitacją i ich szkoli. Z drugiej strony chciałby rozpocząć działalność w branży szkoleń fitness, gdzie też fizjoterapeuci się dość często pojawiają, więc stąd ten dylemat wynika. I myślę, że wiele osób, które próbują poszerzać działalność, gdzieś w podobnej sytuacji z podobnymi pytaniami mogą się zetknąć. Podobne pytania mogą same sobie zadawać, więc mam nadzieję, że to, o czym będziemy mówić, pomoże nie tylko Piotrowi, ale też wielu innym osobom.
Dobra, i tu cię złapię za słowo. Dlatego, że powiedziałeś, że gdyby robił szkolenie dla piekarzy, to... nie miałby wątpliwości. Nie miałby wątpliwości. Nie do końca się zgadzam, bo tutaj odpowiedź brzmi... Odpowiedź na pytanie, czy robić nową markę, brzmi, to zależy. Mhm. Zależy od tego, co jest tak naprawdę sercem tej marki, bo jeśli sercem tej marki jest na przykład, nie wiem, jakiś bardzo fajny ośrodek szkoleniowy czy cokolwiek innego, to niezależnie od tego, dla kogo te szkolenia będą robione, to serce pozostaje. Jeśli sercem marki jest ideologia jakaś, jeśli sercem marki jest metoda, jeśli sercem marki na przykład jest trener jeden, który zna się na jednym i na drugim, wtedy nie ma sensu, dlatego że można się chwalić. To znaczy, że jeśli Piotr będzie sam robił te szkolenia, to może powiedzieć, ok, przeszkoliłem 1000 fizjoterapeutów i teraz biorę się za branżę fitness, dlatego że jestem tutaj też mocny, ale no 1000 fizjoterapeutów zadowolonych świadczy na moją korzyść. Natomiast... Ja myślę, że wyjaśnię też, dlaczego powiedziałem, że przy piekarzach nie miałby problemu, bo no, nie wymieniamy tutaj nazwy tej firmy szkoleniowej, która szkoli fizjoterapeutów, ale tak jak Piotr sam mówi, ona jednoznacznie kojarzy się właśnie z fizjoterapią, z rehabilitacją. W związku z tym myślę, że taka nazwa w przypadku szkoleń dla piekarzy byłaby zupełnie abstrakcyjna. I tu się absolutnie zgadza. I myślę, że dylemat Piotra bierze się stąd, że ten fitness, ponieważ tam się ci fizjoterapeuci częściowo też pojawiają, gdzieś zahacza o tę tematykę. Ale myślę, że ponieważ on pisze tak, od 7 lat zajmuje się organizacją szkoleń dla fizjoterapeutów, to jego firma nie jest typową firmą szkoleniową, która szkoli każdego i z każdego tematu. Nie jest firmą, która specjalizuje się w przekazywaniu wiedzy w ogóle, ale jest firmą, która specjalizuje się właśnie w tym segmencie rynku i w tej branży. Więc moim zdaniem ta obecna marka jest tak silnie zakorzeniona w tej konkretnej branży, że ma spory sens, wchodząc w nową branżę, wchodząc w inne trochę grono odbiorców, tę markę rzeczywiście zmodyfikować. I też rozumiem pokusę Piotra, skoro on sam z tą obecną marką nie do końca dobrze się czuje i chciałby ją zmienić, no to tym bardziej ta pokusa, myślę, jest silna. To poszerzmy trochę temat, żeby nie było, że tylko z Piotrem rozmawiamy, jak to wygląda jakby w teorii, w literaturze, jeśli chodzi o budowanie marki. Przesłanki są dosyć jasne, to znaczy, że żeby zrobić nową markę, jedna z trzech rzeczy albo wszystkie trzy rzeczy muszą być spełnione. Po pierwsze, powinniśmy myśleć o nowej marce w momencie, kiedy mamy zupełnie inną grupę docelową. I tutaj w przypadku Piotra to jest po części prawda. Właśnie, bo ta grupa jest inna, ale nie w 100% inna. Po części oni się zazębiają. Natomiast jeśli rozmawiamy, nie wiem, o grupie docelowej, mamy produkt, który jest skierowany do kobiet, nie wiem, podpaski Always, nie wiem, skierowany do mężczyzn, jak maszynki Gillette, no to tutaj absolutnie nie ma dyskusji, rozmawiamy o nowej marce. Druga przesłanka za zrobieniem nowej marki to jest inny kanał dystrybucji, czyli możemy sprzedawać dokładnie ten sam produkt pod inną marką w momencie, kiedy mamy zupełnie inny kanał dystrybucji, czyli mamy, nie wiem, kosmetyki sprzedawane, jakieś kremy na zmarszczki sprzedawane w salonach kosmetycznych tylko i wyłącznie przez kosmetyczki versus ten sam krem, dokładnie ten sam produkt sprzedawany w aptece versus ten sam krem, ten sam produkt sprzedawany w Tesco na półce i tak dalej, i tak dalej. I one mogą spokojnie funkcjonować jako trzy różne brandy. Zupełnie odrębne marki. Czyli mamy grupę docelową, mamy kanał dystrybucji, no i mamy różny core. To znaczy, jeśli rozmawiamy o przekazywaniu zupełnie różnych wartości, to wtedy też jest przesłanka dla stworzenia nowej marki. Dlatego tak naprawdę zacząłem właśnie od tych wartości, bo jeśli Piotr będzie szkolił tych ludzi od fitness i będzie używał na przykład tej samej metody, którą używał wcześniej, to ma sens przetransferowanie starej marki do nowej nazwy. Bo tak jak powiedziałeś, no tamta się kojarzy po prostu z fizjoterapeutami i tak dalej, i tak dalej. Bardziej z tą działką medyczną, a mniej z tą działką taką rekreacyjno-prozdrowotną. Dokładnie tak. Więc tutaj rozwiązaniem tego problemu, jeśli mamy do czynienia z tym przypadkiem, że
właśnie metoda będzie podobna, trener będzie podobny i tak dalej, jest przetransferowanie tej starej rzeczy do nowej marki. I teraz tego nie trzeba się bać. Myśmy już chyba kilka razy mówili o takim koncepcie, który nazywa się głębia marki. To znaczy, że głębia marki to jest ogół skojarzeń, który ludzie mają z daną marką. I teraz z marką można wchodzić w kontakt albo bardzo płytko, czyli wchodzę na stronę internetową, znam firmę tylko z logo i właściwie z nazwy, albo bardzo głęboko, no bo jeśli ja byłem u Piotra na szkoleniu, to wiem, jak się firma nazywa, ale wiem też, jaki mają adres e-mail, wiem, gdzie mają siedzibę, wiem, jak fajnie jest na szkoleniach i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeśli zmieni się jeden albo kilka z tych elementów, tych takich powierzchownych, czyli zmieni się nazwa i zmieni się logo, to i tak nic się wielkiego nie stanie dla ludzi, którzy już z Piotra usług skorzystali, bo oni mówią, okej, to jest ten sam Piotr, w tym samym miejscu, w tym samym budynku szkoleniowym, tą samą metodą szkoli, po prostu się inaczej nazywa. Nie trzeba się bać zmiany marki, nazwy, logo i tak dalej, i tak dalej, jeśli rozmawiamy o reakcji poprzednich użytkowników naszych, dlatego że oni te głębie mają już wyrobione. Natomiast problem pojawia się z użytkownikami, którzy znają nas tylko i wyłącznie z logo i nazwy, no ich trzeba w jakiś sposób zawiadomić, przekonać. Natomiast ta nazwa nowa, którą Piotr zaproponował, też jakby nie mówimy jej, żeby jej nie spalić, ona jest fajna, ona jest uniwersalna i mi się podoba, zupełnie szczerze mi się podoba, więc nie miałbym problemu właśnie z przetransferowaniem również tej starej, czyli stara i nowa marka do tej nowej leci i wtedy wszystko działa tak jak trzeba. Tak jest i myślę, że gdyby Piotr zdecydował się przy pozostaniu z tą dotychczasową marką, to ryzyko jest takie, że ci jego obecni klienci, którzy go znają, znają też nazwę firmy i przywykli do tego, że to są szkolenia stricte na temat fizjoterapii i tych zastosowań fizjoterapii właśnie w rehabilitacji, mogliby się poczuć trochę, nie chcę powiedzieć zdradzeni, bo to za duże słowo, ale mogliby poczuć, że być może jemu gorzej idzie na przykład w tej działce, którą się zajmował do tej pory i nagle z tego powodu zaczyna szukać innych klientów, żeby, nie wiem, więcej zarobić. Bo prawda jest taka, że jeżeli ci klienci przez 7 lat przyzwyczaili się, okej, ta firma robi tylko to i nagle wchodzi na jakiś nowy rynek, to powody tego dla Piotra mogą być oczywiste, ale dla klientów niekoniecznie. Więc pozostanie przy dotychczasowej marce grozi trochę takim rozmyciem tej marki, podczas gdy właśnie tworzenie nowej, czy wejście z nową w nowy rynek, a potem ewentualnie poszerzenie jej i dołączenie tego dotychczasowego zakresu działalności, wciągnięcie go pod tę nową markę, to już jest zupełnie inna historia. Tak jak mówiłeś, tutaj ta marka jest na tyle uniwersalna i na tyle, można powiedzieć, też świeża, inaczej brzmiąca i tak dalej, że w tym momencie dla tych dotychczasowych klientów, fizjoterapeutów zajmujących się rehabilitacją, byłby to taki no, naturalny rebranding tak naprawdę, naturalna ewolucja firmy, z którą oni od 7 lat mają do czynienia. Tak, nic wielkiego by się nie stało, gdyby Piotr po prostu zawiadomił tych ludzi. To też jest jakby PR-owo fajne. Masz bazę kontaktów ludzi, adresów, niektórzy skorzystali z twoich szkoleń, niektórzy jeszcze niekoniecznie. I mówisz, hej, zmieniamy się, zmieniamy nazwę z takiej na taką. Tu jest powód, dla którego się zmieniamy. To są rzeczy, które zostają, żebyś się nie bał, że absolutnie całkowicie wszystko się dzieje nowe. No i zapraszamy, zobacz, tak? To jest powód, żeby tych klientów też zainteresować, żeby im powiedzieć, hej, zobacz, co się zmieniło, tak? Przyjdź, skorzystaj, promocja jakaś. I Piotr tutaj pisze o tym, że zmieniając nazwę, chciałby wejść w nowy segment klientów, jednocześnie będąc dalej rozpoznawalnym w obecnej grupie docelowej. Myślę, że też dość ważne pytanie, które trzeba sobie zadać w takiej sytuacji, w jakiej jest teraz Piotr, brzmi, czy ci klienci znają mnie bardziej dzięki temu, że to na przykład ja osobiście prowadzę te szkolenia, bo nie wiemy jak to jest, nie wiemy czy to Piotr szkoli, czy ma po prostu zewnętrznych trenerów, których zatrudnia. Więc pytanie brzmi, czy za tymi szkoleniami w umysłach klientów stoi głównie trener, czy za tymi szkoleniami stoi firma, która zawsze zapewnia, nawet jeżeli to są różni trenerzy, to oni zawsze trzymają poziom, zawsze są dobrze przygotowani, zawsze mają ciekawy program, ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli to się opiera na osobie, to
ta marka de facto będzie łatwiejsza do zmiany, bo klienci będą... Otóż właśnie to, co mówiłeś o tej głębi. Oni na tyle głęboko znają tę markę, że wiedzą, że tak naprawdę on jest podstawą tego brandu. I czy to się nazywa tak czy inaczej, to ma mniejsze znaczenie. Natomiast jeżeli jest tak, że ta marka istnieje sobie gdzieś tam, a Piotra nie ma na pierwszym planie, tylko ludzie kojarzą głównie nazwę firmy, no to wtedy trzeba im to rzeczywiście dobrze wyjaśnić i umotywować, dlaczego my tę markę zmieniamy, ale jak najbardziej jest to sprawa do zrobienia. Marki zmieniają się cały czas, to nie zawsze jest to jakby dobre posunięcie, natomiast patrząc nawet z takiego czysto powiedziałbym jak to ładnie nazwać, takiego punktu widzenia, gdzie masz dwie nazwy, ta obecna nazwa brzmi rzeczywiście no trochę archaicznie, powiedziałbym. Natomiast ta nowa jest świeża, jest dynamiczna, jest łatwiejsza, myślę, że graficznie do fajnego przedstawienia, więc myślę, że taka zmiana przez klientów będzie przyjęta dobrze, bo to jest po prostu zmiana na lepsze, patrząc z punktu widzenia kogoś, kto patrzy czysto właśnie na nazwę, a nie zna całej historii, która stoi za firmą. Tak, ja też tak uważam. I to jest też jakby bardzo dobra okazja do zrobienia czegoś nawiązując do tego, co powiedziałeś. Jeśli Piotr zamierza poszerzyć swoją ofertę na przykład właśnie o innych trenerów, to jest okazja, żeby pokazać akcenty w tej nowej marce. To znaczy, że o ile poprzednia była na przykład Piotrem, a on chce sobie tych nowych trenerów zatrudnić, to następna już nie jest tylko Piotrem, tylko jest metodą, czyli to co nazywamy oddzieleniem kompetencji od ludzi. Czyli jeśli ja przychodzę do szkoły angielskiego Helen Doron, to niekoniecznie potrzebuję jednej konkretnej nauczycielki. Oczywiście są lepsze i gorsze, natomiast jestem jako klient przeświadczony, że tą metodą będę nauczany niezależnie przez kogo. I dokładnie tak samo jest z tą zmianą, czyli rozdzielenie od kompetencji od ludzi polega na tym, że Piotr mówi, ok, to teraz was zawiadamiam, że ta nowa marka to będzie to, to, to i to, a między innymi polega to na tym, że więcej ludzi będzie uczyć tak jak ja, bo tutaj jest metoda opracowana i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też taka lekcja bardziej ogólna, nie tylko dla Piotra, ale dla wszystkich, którzy nas słuchają, jest właśnie taka, że to rozszerzenie działalności czy zmiana marki, ona może być bardzo często wykorzystana właśnie do tego, żeby przełożyć ten akcent z tego takiego osobistego, o którym ty mówiłeś, do tego takiego proceduralnego, gdzie my, nie wiem, blog rozszerzamy do redakcji, tak, myśmy o tym mówili niedawno w którymś poprzednim odcinku. Blog rozszerzamy do redakcji. Firmę szkoleniową z jednoosobowej zmieniamy w wieloosobową, tak? Nie wiem, z pojedynczego freelancera zatrudniamy jakąś osobę do grafiki. To jest ten moment, kiedy my z jednej strony wewnętrznie musimy sobie te procedury dopracować, a z drugiej strony powiedzieć klientom, słuchaj stary, nie nad wszystkim będę osobiście siedział, ale tu są procedury, które tego i dokonują. Właśnie to jest też świetny wstęp do tego, żeby odpowiedzieć na obawę Piotra. Piotr się obawia utraty wypracowanej pozycji w grupie dotychczasowych odbiorców. Prawda jest taka, że jeżeli zmieniasz markę, to oprócz tego, że możesz zmienić wszystkie te rzeczy, o których Paweł przed sekundą mówił, możesz też wykorzystać ten moment, żeby w naturalny sposób pokazać klientom ewolucję firmy. Dlatego, że zmiana marki zawsze nawet podświadomie wiąże się z jakąś dużą zmianą w firmie i możesz im powiedzieć: zdobyliśmy przez 7 lat mnóstwo doświadczeń w pracy z fizjoterapeutami. Nauczyliśmy się wszystkiego o potrzebach tych ludzi. I teraz wiemy też, że wielu fizjoterapeutów pracuje w klubach fitness. Czego brakuje klubom fitness? Brakuje im szkoleń, które potrafią doskonale zagospodarować tych fizjoterapeutów. Wykorzystać to, że to są eksperci w swojej dziedzinie. My, mając przygotowanie, mając rozpoznane doskonale potrzeby tych ludzi, potrzeby szkoleniowe, sposób ich pracy, ich mentalność i tak dalej, jesteśmy w stanie zaoferować w branży szkoleń fitness zupełnie nową jakość dzięki całej bazie doświadczeń, jakie mamy z naszej poprzedniej branży, z której nie rezygnujemy, którą ciągle rozwijamy, ale którą wzbogacamy właśnie o tę nową sferę, jaką jest fitness. I tutaj wręcz ta zmiana marki nie tyle nie powinna być powodem do obaw, co powinna być wręcz takim impulsem do rozwoju. Powinna pokazać twoim klientom, Piotrze, że ty
myślisz o rozwoju tej firmy i że ty budujesz tę firmę na podstawie tego, co już udało ci się osiągnąć. I można to naprawdę doskonale ograć w ten sposób, pokazując tę zmianę marki jako taki wyraźny sygnał dla całego rynku, że wiesz, co robisz i że to jest długofalowy plan, długofalowa strategia, która pozwala ci wchodzić na nowy rynek, nie zupełnie ad hoc, to nie jest zupełnie pomysł, który się, nie wiem, zrodził wczoraj, to nie jest pomysł, który zrodził się przypadkiem, bo ktoś tam cię zapytał, czy nie zrobiłbyś przypadkiem jakiegoś szkolenia. To jest długofalowa strategia oparta na solidnych podstawach. Dokładnie. I teraz zadbaj o to, już idąc krok po kroku, żeby to nie było tylko rebranding, żeby to było też repozycjonowanie. Bo ja nie wiem, czy myśmy nagrywali odcinek rebranding versus repozycjonowanie. Nie pamiętam. Na pewno artykuł taki kiedyś napisałem, no ale dobrze, mówiąc w bardzo dużym skrócie, rebranding to są po prostu nowe szatki starej marki, czyli zmieniamy logo, zmieniamy cokolwiek, nic się w wartościach czy w zakresie usług nie zmienia. Repozycjonowanie to jest to, o czym mówiłeś, tak? Nauczyliśmy się czegoś nowego, będziemy zupełnie nowi, a emanacją tego na zewnątrz jest nowe logo. Repozycjonowanie warto zrobić właśnie zaczynając od komunikacji, czyli od tego, co Marek mówił, że tutaj tyle rzeczy się nauczyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Potem zejść do poziomu pojedynczego znaku, czyli właśnie mamy nowe logo, mamy nową nazwę. Potem ten znak się rozprzestrzenia na nową identyfikację wizualną całą, czyli mamy również nowe reklamy, nowe hasła reklamowe, nową stronę internetową i tak dalej, i tak dalej. Bo najgorsze, co możesz zrobić, to jest przykleić nowy znaczek na starą stronę internetową i dodać nową podstronę. Wtedy to jest takie zatrzymanie się w pół gwizdka. Natomiast jeśli rozmawiamy o tej zmianie naprawdę takiej pełnej, to ona wymaga już takiego głębszego spojrzenia od komunikacji, czyli co robisz, dlaczego to robisz, w czym jesteś dobry, co jest źródłem twojej siły i tak dalej, i tak dalej. Jakie masz te punkty autorytetu. Przez te wszystkie takie wariacje graficzne, graficzno-komunikacyjne, czyli właśnie slogany reklamowe, reklamy prasowe, reklamy w mediach i tak dalej, i tak dalej. Aż po zawiadomienie klientów na samym końcu już. Hej stary, zmieniliśmy wszystko i teraz chodź pooglądaj wszystko. Bo jak zaprosisz ludzi, żeby obejrzeli nowe logo na twojej starej stronie, to nikt nie przyjdzie. Tak, no i mam nadzieję, że pomogliśmy Piotrowi. W zasadzie trudno tutaj jakoś bardziej się chyba rozwodzić nad tym tematem. Możemy ewentualnie zachęcić wszystkich, którzy mają podobne czy zupełnie inne dylematy. Podobne właśnie. Teraz pogadajmy podobne w tym sensie, że też są w jakimś punkcie, który trudno im przejść i potrzebują, żeby ktoś im to rozjaśnił. To jest tak, że myślę, że my sami też czujemy to w swoich firmach, że dobrze jest mieć jakieś spojrzenie z zewnątrz. Jeżeli człowiek sam analizuje własną sytuację, to po prostu czasami ma zbyt dużo informacji i jest zbyt emocjonalnie związany z wieloma rzeczami i nie potrafi na pewne rzeczy spojrzeć trzeźwo. Więc jeżeli potrzebujecie takiego zewnętrznego głosu, który gdzieś tam spojrzy na waszą sprawę i podrzuci parę argumentów za lub przeciw, to zapraszamy do kontaktu. Mała, wielka firma. Zewnętrzny głos w twoim domu. O, no nie wiem, czy to nie zahacza przypadkiem o naruszenie tego i owego. Czegoś tam? Tak. No dobrze. Zewnętrzny głos w twojej firmie. Obawiam się, że już przymiotnik i głos to już jest zbyt silnie kojarzące. To już bez przesady. Nie? No, nie. No dobrze, to w takim razie będziemy zewnętrznym głosem w twojej firmie. I cóż, to by było na tyle. Jeszcze z gatunku housekeeping. Ostatnio rozmawialiśmy o aplikacji Podcast Addict i zastanawialiśmy się, czy tam można dodawać komentarze. Odezwali się słuchacze, napisali, że nie można tam dodawać komentarzy, natomiast tam wyświetlają się komentarze z iTunes. Więc dodawajcie komentarze na iTunes i one się będą ukazywać tam. Tak jest, więc to jest pierwsza prośba, dodawajcie komentarze na iTunes. Druga prośba jest taka, że dodawajcie też komentarze na Stitcherze, bo tam z tego, co patrzyłem ostatnio, to ciągle jeszcze jest tylko jeden komentarz, więc jest naprawdę sporo miejsca, powiem wam, na Stitcherze, do tego żeby dodać jeszcze parę komentarzy. Ale to jest ten taki super komentarz?
Tak, tak, taki bardzo, bardzo, ja go tam kiedyś cytowałem nawet, on jest taki dość treściwy i bardzo też pozytywny, także jest nam on naprawdę ogromnie miło za każdym razem, kiedy go czytamy, a byłoby jeszcze milej, gdybyśmy mieli okazję przeczytać tam ze dwa następne, więc zachęcamy bardzo gorąco. Nawet wpadła mi do głowy taka idea, akurat w tym odcinku to ona nie wybrzmi tak bardzo, dlatego że ten odcinek jest dość krótki, ale idea była taka, że skoro już słuchasz tego podcastu przez tam średnio pół godziny, to kurczę, poświęć jeszcze te 3 minuty i wrzuć te recenzje, czy do iTunes, czy do Stitchera. To jest naprawdę niewielki wydatek czasowy w porównaniu do tego, który już poniosłeś, a radość, którą nam przyniesiesz, jest naprawdę duża. Chyba że prowadzisz samochód, to wtedy nie. Nie, to wtedy zjedź na pobocze. Aż tak? Tak. Zjedź teraz na pobocze, stary, i zainstaluj antenę na dachu, żeby złapać zasięg. Ewentualnie wyślij drona, żeby ci trochę zasięgu przyniósł i wtedy, tak, wtedy wrzuć. No dobrze, dziękujemy bardzo, było nam bardzo miło słyszeć się z Państwem ponownie. W razie potrzeby podajemy strony internetowe, na których można nas znaleźć i zostawić wiadomości. Pawełdgaczyk.com i małowielkafirma.pl. Do usłyszenia następnym razem.